Dlaczego płaczesz? Jak to zgubiłeś pieska? Czekaj sekundę. A czy to wtedy pies? Nie twój? Co mam z nim robić? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ci kolesie są naprawdę zdrowo pomerdani. Na ogonie ciągle siedzą. Moja, patrz, jakie śmieszne! Lecz siły zła już wkrótce wywrócą świat Rogera do góry nogami. Ja nie mogę! Tej zimy! Gang zwierzaków. Ale fajny film! No, pójdziemy do kina? Kina od 7 lutego. Tak, brawo! Miałam gdzieś 4 wyjściówki na ten film. Jedna dla ciebie, jedna dla mnie i jeszcze 2 zostały. Możemy jeszcze kogoś zaprosić. Zadzwonię do Anieli. Tak, dzwoń. Hej, Aniela. Może chciałabyś z nami wyjść do kina? Na nowy fajny film Gang zwierzaków. Co? Przeziębiona jesteś? Ojej, żal. Dobra, to zdrówka życzę. Pa, pa. Zadzwonię jeszcze do Tosi. Cześć, Tosie. Może chciałabyś? Dlaczego płaczesz? Co się stało? Jak to zgubiłeś pieska? Tego nowego, malutkiego? Szczeniaczka? Gdzie? Co? O, tak się martwię. Nie płacz. Jutro po szkole oskleimy ogłoszenie. I on na pewno się znajdzie. Szok, Maja! Toś zgubił się piesek. Co? Papa, Tosia, widzimy się jutro w szkole. Jestem pewna, że twój piesek się znajdzie. Jeżeli co, to dzwoń. Pa! Taki milutki, taki fajniutki. Jak mogła Tosia go zgubić? Taki słodziak, żeby tylko nic mu się nie stało. Znajdź się, malutki. A teraz idę do domu. No co, Tosia, ktoś dzwonił? Znalazł się piesek? Nie? O, też się martwię bardzo. To pa. Dajcie łapkę w górę, żeby Tosi piesek się znalazł. A on co? Aha. No co ty mówisz? I co dalej było? Naprawdę? To wow! Czekaj sekundę. Za chwilę oddzwonię do ciebie. No nie wierzę. To jest piesek Tosi? Chodź malutki, chodź. Nie bój się. Znalazłam psa Tosi? Ona będzie w szoku. Chodź, chodź tu. Tylko nie uciekaj. Nie bój się. To
teraz jesteś bezpieczny. On zasnął cicho. Zadzwonię teraz do Tosi. Na pewno będzie skakać z radości. Tosia? Nie uwierzysz. Usiądź, jeżeli stoisz. Siedzisz już? Teraz słuchaj uważnie. Znalazłam twojego pieska. Jest u mnie i śpi. Cieszysz się? Jak to piesek od rana jest w domu? Chował się w garażu? Chyba żartujesz. A czy to wtedy pies? Jak to nie wiesz? Nie twój? Co mam z nim robić? Dobra, pa. Po prostu szok. Aisza, jesteś w domu? Mama? Tu jestem. Mama, może przegarniemy pieska? Słucham? A teraz idę do domu. Aisza! No przecież pies jest fajny.